Przewodniczący, Wysoka Rado, jako że właśnie ten punkt nie był procedowany przez komisję, pozwólcie Państwo, że naświetlę w kilku słowach o co w tym wszystkim chodzi. 6 milionów wartości, 6 tysięcy obligacji, każda o wartości 1000 zł skierowana do instytucji finansowych, tak jak w poprzednim roku, czyli nie sprzedawane na wolnym rynku, nie szukanie, kto może te obligacje objąć, tylko ten, który będzie je emitował, znaczy ten, który będzie je obejmował, zajmuje się całą tą procedurą. Akcje, obligacje są podzielone na kilka serii, jest opisane, kiedy będą wykupywane, dlaczego dopiero teraz ta uchwała się pojawia, po to, żeby wcześniej nie płacić odsetek od obligacji, a z tych pieniędzy mamy sfinansować inwestycje rewitalizacji Bielskiego Domu Kultury, co też macie Państwo tutaj wpisane. W zasadzie myślę, że tyle. Oprocentowanie, bo to jest bardzo ciekawa informacja, także mamy tutaj WIBOR 6-miesięczny plus marża. WIBOR 6-miesięczny dzisiaj to jest 1,79, marża na pierwszą tą serię to jest 22%, czyli to jak dodamy 2,01. Tyle nas oprocentowanie tych obligacji pierwszej serii będzie kosztowało. Oczywiście im są one dłużej rozłożone w czasie, to marża jest wyższa i w najdłuższym okresie, czyli te obligacje, które byłyby z serii I18, one mają 0,79% marży, czyli razem z WIBOR-em 2,58, co jest dużo poniżej możliwości uzyskania kredytów. Jest to taniej aniżeli kredyty oferowane przez banki. Dziękuję. Wyniki głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw, 0 radnych wstrzymujących się, 0, a więc stwierdzam, że głosowanie jawne. Uchwała została podjęta. Ogłaszam dzisiejszy głosowanie.